To jest czymś swojakiem. Nagle z zapa proci wyskakuje Zając. I Zając mówi tak: ty Ewa, chodź tutaj na boczek. Ja mam super marchewkę. Jest klasówka z bankowości i bank dostaje pałę. To zupełnie jak z tłumaczeniami dyrektywy unijnej na język polski. Sąd popełnił błąd, ale ty kasy nie dostaniesz. Dzisiaj powiem ci troszeczkę o tym, jak działa Sąd Najwyższy, jak działają sądy powszechne. Jakbyśmy się jeszcze nie znali, to jestem Zenon Frankster i jestem kredytobiorcą, który pozwał bank już w 2016 roku i został zmielony przez młyny sprawiedliwości w wielkiej powolności. Doświadczyłem materializacji ryzyka sędziolotka i dzisiaj opowiem Ci o tym, dlaczego cieszę się, że jesteśmy w Unii Europejskiej w kontekście właśnie tego, że jestem konsumentem, który spiera się z przedsiębiorcą bankowym, który jest w pewnym sensie można powiedzieć chroniony przez nadzór finansowy i troszeczkę jakby system sądowy prawniczy. Mamy w tej naszej Polsce regulacje, które mówią, że Konsumenta należy chronić, i tutaj mamy artykuł 76 Konstytucji, mamy również Sąd Najwyższy, i co się okazuje? Okazuje się, że Sąd Najwyższy, dokonując wykładni przepisów, stwierdził, że jeżeli jest klasówka z bankowości i bank przykładowy Millennium został przyłapany na tym, że jednak zrobił źle, Dostaje nazwijmy to pałę przysłowiową szkolną. Najpierw od urzędu łokiku, a następnie zostaje to, to potwierdzone przez sąd, sokik. No to wiadomo, pała bezskuteczne. Nie możemy tutaj stosować takich przepisów. Bo jeżeli na, ty, na tej klasówce bank Millennium popełnił jakiś błąd, ale na, w ławce obok siedzi sobie bank PKOBP przykładowy. I on tak patrzy, ty, Millennium, co tam masz? I przepisuje dokładnie to samo. W szkole, gdyby coś takiego się zdarzyło, to wiadomo, że oblewa, nazwijmy to egzamin, zarówno ten, co źle napisał, i ten, co od niego ściągał. Ale tutaj mamy taką dziwną sytuację, że Sąd Najwyższy stwierdził nie oblał tylko ten, który został na tym przyłapany, nazwijmy to, i ma wyrok sokiku. Natomiast e, bank, który zrzynał od tego, który jest wpisany do, do rejestru, albo zrzynał, niech będzie inspirował się, no to w jego przypadku to tak nie działa. Trzeba przeprowadzać postępowanie dowodowe itd. I taka właśnie była e, wykładnia przepisów dokonana przez Polski Sąd Najwyższy. Natomiast jaka jest wykładnia, tego typu przepisu i tego typu sytuacji dokonana przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej? No, Trybunał myśli tak jakby troszeczkę inaczej. Tutaj zasada jest prosta. Jak nie wiąże u jednego, tak nie wiąże u drugiego i u trzeciego. Jeżeli mamy to samo, no to co do zasady, skutek prawny powinien być taki sam, czyli bezskuteczność. I ta bezskuteczność, no, oznacza, co. Oznacza, czyli Trybunał Sprawiedliwości, mówiąc wprost, tak pff, troszeczkę wgnięte w ziemię podejście Sądu Najwyższego Polskiego. Jeżeli chodzi o, o podział klauzuli, na, nazwijmy to metodą arbuzową, którą lansował Sąd Najwyższy, no to też można powiedzieć, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej znowu wydał wyroki, które powiedział, że nie dzielimy. Nie ma redukcji utrzymującej skuteczność. Zresztą. Z drugiej strony tak sobie myślę, jak to jest? Jak działa ten nasz sąd najwyższy, czy, czy też te inne e, sądy powszechne, które badają te, te klauzule i stosują taki podział, że tutaj powiedzmy sobie, że jest, możemy klauzulę przeliczenie takiego banku GI stwierdzić, że to, tam jest kurs średni NBP i y, plus marża, która jest niedookreślona, która daje bankowi możliwości y, dodatkowego zarobku. No to jeżeli mamy taką konstrukcję, no to Sąd Najwyższy w niektórych składach opowiada się za tym, że możemy odciąć tą marżę i to będzie wszystko ok. No nie, no Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej powiedział, że tak nie można robić, ale tak na chłopski rozum, na logikę. Dlaczego w tym e, rejestrze klauzul niedozwolonych mamy całe jednostki redakcyjne, czyli cały punkcik, całe zdanie, a nie tylko <śm> i marży? No. To mi trąci po prostu, czy kojarzy się z. i czasopisma. Była afera dawno temu w polskiej ziemi. Kto pamięta, ten pamięta. Kto nie pamięta, polecam zajrzeć do opisu odcinka. Tam będzie pewnie link dotyczący kulistej sprawy. Ale tutaj mamy sytuację taką, że Sąd Najwyższy mówi: no tak, my to możemy podzielić, a ten, te przepisy kodeksu postępowania cywilnego, które mówią, że. Tutaj, jak jest klauzula wpisana, to ona nie wiąże, no to psz, po prostu, tak, o jednym okiem, nie wiem, pobroczność jasna, sądowa. Tego typu dziwne konstrukcje były stosowane przez wiele polskich sądów, również przez Sąd Najwyższy, i tego typu orzeczenia nawet się pojawiały w 2023 roku. Tak, tak. Teraz mamy 2024, jak nagrywam ten materiał, natomiast tego typu rzeczy dzieją się w Polskim Sądzie. Natomiast Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej mówi: Nie, tak nie należy robić. Swego czasu również Sąd Najwyższy przygotował taką uchwałę, której nawet w pierwszym zdaniu jest napisane, że, że klauzule niedozwolone nie, nie wiążą z mocy prawa. Jak nie wiążą, to nie wiążą. Ale Idąc dalej, mamy bardzo długie, kilkudziesięciostronicowe uzasadnienie i z tego uzasadnienia część sądów doszła do wniosku, że wymagają od klientów składania dodatkowych oświadczeń świadomych spraw i obowiązków wynikających ze złożenia pozwu, podtrzymuje stanowisko procesowe i proszę mi zasądzić tak, jak żądam w pozwie. A co się okazuje? No, że ten wniosek, jaki sądy Powszechne wyciągnęły z uchwały, czy uzasadnienia uchwały Sądu Najwyższego, no nijak się ma do tego, co mówi Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który już w 2013 roku powiedział, że nie należy warunkować zasądzenia czy też wyciągnięcia sankcji prawnych z, od złożenia przez konsumenta odpowiednich Odpowiednich oświadczeń. Natomiast Sąd Najwyższy 10 lat później produkuje swoją uchwałę, którą sądy powszechne zaczynają powszechnie stosować, i później okazuje się, że znowu Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w 2024 roku mówi: Polacy, stosujcie unijne standardy. Nie ma być czegoś takiego, że klient musi się oświadczać sądowi. Zwrócę uwagę na to, że sądy kiedyś najpierw klepały bezmyślnie bankowe e, tytuły egzekucyjne, później zaczęły troszeczkę kontrolować te umowy bankowe i i zaczęły stosować odfrankowanie, ale później jednak doszło do tego, że po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej polskie sądy niejako powzięły wiadomość, że mogą stwierdzać nieważność takich umów w całości, chociaż tak de facto tego typu sankcje przewiduje jak najbardziej nasz rodzimy kodeks cywilny. Ale wcześniej było z taką pewną dozą nieśmiałości sądy do tego podchodziły, a, a może wręcz obchodziły te, ten przepis, żeby w ogóle tak nie zrobić. I teraz hit sezonu. Ostatnio pojawiło się uzasadnienie odmowy przyjęcia skargi kasacyjnej jednego z konsumentów. Gdzie sędzia Sądu Najwyższego stwierdził, że tutaj te, te nieważności to wynikały z tego, że będziemy mogli bankowi zasądzić wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z kapitału. I taki wniosek można wyciągnąć z treści uzasadnienia odmowy przyjęcia skargi kasacyjnej. Skargi kasacyjnej, gdzie to klient został niejako pozbawiony przez sąd odsetek, no i Sąd Najwyższy w składzie rozpoznającym tą skargę kasacyjną stwierdził, że faktycznie to orzeczenie w tymże zakresie, to jest jednak niezgodne z prawem. Sąd popełnił błąd, ale ty kasy nie dostaniesz. A teraz, jako że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej znowu wypowiedział się w kwestii wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału, czy też nawet waloryzacji e, takich e, świadczeń, powiedział kategorycznie nie, bankom się nic takiego nie należy, no to Sąd Najwyższy niejako reaktywuje swoją działalność i ma wydać, czy też już wydał, wielką uchwałę frankową, e, gdzie odpowie na pytania pierwszej prezes Sądu Najwyższego. To też swoją drogą, można powiedzieć, pewnego rodzaju taki blamasz dla Sądu Najwyższego, który skierował pytania do, do Trybunału, nazwijmy to, we, we własnej sprawie, czy może wydać uchwałę frankową. Po trzech latach to wróciło z TSUE, że, że to pytanie jest w ogóle niedopuszczalne, no i teraz jak to uchwała już została wydana i no, i właśnie, zobaczymy, co to będzie. No, Bogu możemy dziękować za to, że w pewnym momencie przystąpiliśmy do tej Unii Europejskiej dobrowolnie, podkreślam, przyjęliśmy e, ramówkę e, prawną jej, nawet uznaliśmy, że e, jest pewien prymat prawa wspólnotowego nad e, prawem krajowym. Reasumując, możemy powiedzieć tak, mamy Prawa dane nam przez Pana Boga, mamy też ustawy stanowione przez e, ludzi i jeżeli mamy prawa, to powinniśmy te prawa przestrzegać. No bo jeżeli nie, nie stosujemy się do prawa, no to mamy anarchia. Anarchia to jest coś, co nie służy rozwojowi i, i dobrobytowi nazwijmy to, społeczeństwa. Bo jeżeli stosujemy się do prawa i jest zbrodnia, jest kara. No to możemy powiedzieć, że niejako dyscyplinujemy, nazwijmy to krążących uczestników naszego życia społeczno-gospodarczego, i sądy są właśnie od tego, żeby pilnować, czy prawo jest przestrzegane, tępić nieprawidłowe zachowania, czy też działania i chronić prawa zwykłych obywateli, czy też nawet firm, które uczestniczą w naszym życiu, tak żeby wszystkim żyło się, Lepiej i rozstrzygały spory relatywnie szybko, prosto. Także masz swoje prawa, korzystaj z nich. A pamiętaj, umowy również powinny być zgodne z literą prawa. Nie mogą co do zasady omijać prawa, czy też jakby być z nim w sposób oczywisty sprzeczny. Niech te nasze sądy stosują prawo, czyli niech robią swoją robotę w sposób Prawidłowy, a nie taki, żebyśmy wszyscy pokazywali palcami i mówili wstyd albo uu. No, co jak co, no ale to, no to po prostu nie przystoi. Przecież sędzia to człowiek z wyższym wykształceniem, który powinien znać się na swojej robocie jak mało kto. Wymiar sprawiedliwości w Polsce sprawują polskie sądy, które powinny uwzględniać przede wszystkim... Wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o wykładnię przepisów unijnych, które obowiązują u nas bezpośrednio, a jeżeli chodzi o autorytety Sądu Najwyższego, no to mając na względzie jego wcześniejsze wyczyny, to można powiedzieć: no, sędziowie, pamiętajcie, jesteście niezawiśli, stosujcie prawo i nie polegajcie tak de facto tylko i wyłącznie na tych autorytetach, bo może się okazać, że, że ktoś z was zwiedzie. To zupełnie jak z tłumaczeniami dyrektywy unijnej, która była przetłumaczona na język polski, bo oryginalnie nie była tworzona w języku polskim, i później się okazuje, że co? Że są sprostowania, oficjalne sprostowania, które pojawiły się po latach. Ale e, czy wszystkie błędy zostały już sprostowane? Obawiam się, że nie, więc jeżeli chciałbyś skorzystać ze swoich praw, możesz wziąć treks oryginalnej dyrektywy i pójść z nim do tłumacza przysięgłego, zamówić tłumaczenie, nawet jedno, drugie, trzecie, tak, żeby przekazać je sądowi i powiedzieć, Wysoki Sądzie, ale tutaj był błąd w tłumaczeniu, należy stosować ten wykładnie w sposób taki i taki. I to może nam pomóc niejako w, w walce z sądami o egzekwowanie naszych praw i korzystanie z ochrony, którą sąd powinien nam niejako zapewnić z urzędu. Jeżeli chodzi o te sądy i, i, i te różnego rodzaju ułatwienia, to powiem tak: no trzeba chodzi, sięgać do źródeł. Tak, żeby upewnić się, że na pewno wszystko to, co czytamy, jest zgodne, polega na prawdzie, no to powiem tak: ja mam wiec, dziecko w wieku szkolnym, i ono chodzi do, do szkoły i ma czytać książki. Natomiast wiem, że jest bardzo wielka pokusa, żeby na przykład obejrzeć jakiś film zamiast czytać lekturę albo przeczytać jak, jakieś streszczenie. No. No tak, tylko co by się stało, gdyby ktoś z, z nas obejrzał jakiś film, który byłby inspirowany yy, wydarzeniami, nazwijmy to faktycznymi, natomiast troszeczkę by je podkoloryzował, tak żeby fajniejszy był scenariusz i lepiej się oglądało, żeby nie szukać daleko. Weźmy sobie taką historię stworzenia świata. No, nie było wielkiego wybuchu. Pan Bóg stworzył Ziemię. Najpierw pojawił się Adam, później pojawiła się Ewa. Chodzą sobie po ogrodzie i nagle z zapa proci wyskakuje Zając. I Zając mówi tak, ty Ewa chodź tutaj na boczek, ja mam super marchewkę, wy zjedz tą marchewkę, będziesz po prostu boginią i na pewno nie umrzesz. No, wyobraźcie sobie taki scenariusz. No, czy jest możliwy? No, różne są pastisze w kinach, natomiast może się okazać, że ktoś, kto zobaczy taką historię, będzie twierdził, że no ja widziałem w kinie, to, to tak jest, no to na pewno tak było. No. Ale czy ktoś sprawdzi, na przykład spojrzy, e, pofatyguje się, żeby zajrzeć do Biblii bo to akurat na tej kanwie, nazwijmy to, byłby bazował scenariusz. No to okaże się, że, że tam nie było żadnego zająca i że nie było mowy o żadnej marchewce. No ale wiadomo. Różne są te sytuacje jeżeli chodzi o ochronę naszych praw, no to również zachęcam każdego do tego, żeby sprawdził, powiedział sprawdzam jeżeli jest jakaś ustawa, na przykład prawo bankowe to spojrzał i przeczytał dokonał takiej literalnej porównania i zachęcam pozostałych sędziów sprawujących wymiar sprawiedliwości w Polsce, że jeżeli mają wątpliwości, żeby zaczynały zadawać pytania do wymiaru sprawiedliwości unijnego do Trybunału, albo żeby też czytały opinie Rzecznika Generalnego, które poprzedzają zwykle wydanie wyroku przez CUE, ponieważ to podstawa do wydania wyroku, który już może nie jest aż tak szczegółowy w niektórych kwestiach. Natomiast sam tok rozumowania jest bardzo fajnie tam wyjaśniony. Także, drodzy sędziowie, zapytujcie CUE o pewne oczywiste oczywistości, można by było powiedzieć, ponieważ jak życie pokazuje, Oczywiste oczywistości w naszym sądzie są przyczyną wielu życiowych niesprawiedliwości albo przykrych okoliczności. Kto pyta, nie błądzi, a kto widzi bezprawie, ten się sądzi. A sąd to nie powinien być błąd. Na pochybę banksterom niech żyją sądy stosujące prawo.